każdym wieku można się dobrze bawić. Lepiej się cieszyć z małych rzeczy niż z dużych. Ja w ogóle jestem człowiekiem szczęśliwym, bo ja jestem z dawnych czasów, więc mnie bardzo dużo nie trzeba. Ja lubię towarzystwo i zabawę. Mi się muzyka nie nudzi nigdy. Opisać to by się nie dało, to by musiał być jakiś pisarz, żeby to opisać, jak to jest wspaniale teraz. Jestem mieszkańcem Wiśniowej, mam 67 lat, no i brałem udział w projekcie 60+. Przedtem bardziej siedziałem w domu, byłem w domu jako emeryt, a w tej chwili no, kolega mi zaproponował i zacząłem uczestniczyć, zaczęła się to moja, ta przyjemność cała zaczęła się od Janowa. Przyjechali Państwo, jacyś, jak się potem okazało, Danusia i Tomek. No i mniej więcej nam powiedzieli, że oni mają taki program, że nas zapraszają, jakby ktoś chciał i tak dalej, żeby się zapisać. No ale uzbierało się nas tak grupa z gminy, tak żeśmy się zdecydowali, no i odbyliśmy wszystkie te spotkania tam w Janowicach cudowne. No takich różnych z psychologii rzeczy się dowiedziałam, ciekawych, różnych metod, no i tej pracy grupowej. Ten program bardzo nam dużo pomógł w życiu się otworzyć tak na świat, na siebie, umieć się zachować. Jędek, Bożenek, co? Wracałam z Bekleniem. Fajnie było. Każdy chciał po swojemu. Dobrze, że znalazł się reżyser, nasz Bercik, i poustawiał to wszystko. Hubert, ale jest bardzo sympatyczny, ma bardzo dużo cierpliwości do nas. No bo jedna w tą stronę wyciąga, druga w tą stronę, a on tak umie załagodzić wszystko i grzecznie, żeby to wszystko z uśmiechem brać, żeby nie na poważkę, tylko żebyśmy się tym wszystkim bawili, jako seniorzy. Czy wygramy, czy przegramy, konkurencji tak nie mamy! No to jest po prostu historia starości. O, żeby troszkę zapomnieć, tak mówiłem już. No i rozrywka. Rozrywka i obcowanie z innymi ludźmi jeszcze. To znaczy, no, ćwiczyliśmy przede wszystkim te nasze skecze. Raz było lepiej, raz gorzej, ale w sumie rzeczy jakoś to tam wyszło. No zobaczymy finał. Ja gram malutkie dziecko Bobasa. Opowiadam, jak objawiały się moje pierwsze oznaki geniuszu młodzieńczego. A ja znów ponownie ujrzałem świat. Lekarz na początku obserwuje chorych, a potem jest głupszy niż oni. Nie podoba mi się ten dywanik. Co pani wyprawia? Przecież strzelałam do dywanika, nie do pani. Przez moment wydawało mi się, że jestem dywanikiem. Zła diagnoza. A teraz Mikołaj Iwanowicz zaglądnie do wnętrza butelki, przewróci ją do góry dnem, podniesie do ust i wypije, wyobraźcie sobie, cały wyskok. Proszę. Gram tam dwie role. Jedna jest z Bobasem, a druga to ups. Borys Josipowiczu, proszę nie mówić tego słowa ups. Ups. Ups, czyli chcę rozrąbać takie polano, tylko mi Borys Josipowicz nie pozwala. Patrzcie, żona mi skamieniała. Nie wiem, na czyj widok. Uda nam się to miejsce przystosować, odremontować i otworzyć jako nowe miejsce, w którym będziecie Państwo mogli się spotykać właśnie z takimi wspaniałymi wariatami. Także wielkie brawa dla nich, bo to jest ich pomysł i działanie. Wspaniała Danusia i Tomek, bardzo fajni. No i nasze dzieci tak jakby, no bo ten wiek, ale jest bardzo nam żal, że będziemy kończyć ten projekt. Może jeszcze kiedyś coś będziemy z nimi robić razem. Podziw za cierpliwość dla nas, jako już wiekowych ludzi, to zawsze mamy jakieś tam... No po prostu nie jesteśmy, ciężko się z nami dogadać.
powiedzmy tak, bo człowiek już nie kontaktuje tak. No, chcę powiedzieć tak, że tak jak rozmawiamy tutaj, to nie ma nic w tym przesady. My ich naprawdę kochamy, oni zrozumieją, jak się zadzwoni coś o coś, spokojniutko zapytają się, doradzą. No i życzymy im, żeby byli szczęśliwi, zdrowi i żeby mieli dużo projektów takich. Serca powiedzieć to, że naprawdę cieszę się, że poszłam na ten projekt, że mogliśmy z tego skorzystać, no i będziemy działać. Nie popuścimy tego. My jesteśmy w tej grupie i będziemy się trzymać.